Witam serdecznie. Ja jestem Lytyk, zapraszam Cię na film poświęcony EVE Online. Dzisiaj porozmawiamy sobie o anomaliach, eskalacjach i combat site'ach. Są to aktywności, na których można już zarobić nieco więcej niż te kilkanaście minut na godzinę, kopiąc skały czy robiąc misje. Jest to też bardzo dobre rozwinięcie eksploracji, o której zrobiłem już wcześniej materiał. Tam pokazałem, w jaki sposób wyskanować combat site. Teraz pokażę, w jaki sposób na nim zarobić pieniądze. Ale zacznijmy od początku. Anomalie. Są to te zielone sajty, które można znaleźć praktycznie w każdym systemie w zakładce Prop Scanner. Jeżeli ich nie widzisz, to upewnij się, że masz włączony odpowiedni filtr w miejscu, w którym pokazuje. Same anomalie to nic innego jak misje, na których trzeba zestrzelić trochę NPC i to jest wszystko. Te anomalie dzielą się oczywiście na nieco prostsze i trudniejsze. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej EVWiki, tutaj w zakładce Combat Sites, gdzie link do tej strony wrzucę oczywiście do opisu tego materiału. Znajdziemy opis samych anomalii, jak one funkcjonują i na jakie one się dzielą. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to oczywiście nazwa tej anomalii, bo ona składa się jakby z dwóch czynników. Pierwszy to jest nazwa frakcji, a drugi to jest typ samej anomalii. Ja latam w tej chwili po Kaldarii, więc u mnie praktycznie wszystkie anomalie będą miały w nazwie Guristas i tym będę się głównie zajmował. To, czego będę szukał, to będzie ta najprostsza, czyli Hideaway, Refuge i Den. Dlaczego te konkretnie? Ano bo one są w stanie wyeskalować mi do konkretnych sajtów, z których to faktycznie wtedy będę w stanie zarobić jakieś pieniądze. Ale do tego dojdziemy za moment. Najpierw zajmijmy się robieniem samych anomalii. Czym można je robić? Pierwszy podstawowy statek, który wyskilujesz, czyli praktycznie każda fregata i każdy destroyer. Najistotniejsze w tym ficie, w tym setupie jest to, żeby był szybki i żeby miał jak najwięcej obrażeń. Mój statek praktycznie nie posiada żadnego tanka, czyli ja tutaj nie mam żadnych modułów defensywnych. Ja po prostu latam jak najszybciej się tylko da tym konkretnym okrętem i likwiduję te NPC na poszczególnych sajtach. Możesz skorzystać z mojego setupu, który też oczywiście wrzucę do opisu tego materiału, ale równie dobrze można skorzystać też z predefiniowanych setupów community. To też tutaj jest dostępne, ja już to pokazywałem też w innym materiale, więc myślę, że nie powinno być z tym większego problemu. Ale zajmijmy się robieniem samych anomalii. W przypadku hideawayów, ja tutaj się warpię na zero i zestrzeliwuję wszystko, co tam się znajduje na sajcie. Celowo rozgrupowuję działka, bo tak jak widać, mam wystarczającą ilość damage'u, żeby zestrzeliwać praktycznie większość tych NPC na jeden strzał. Więc jeżeli ty będziesz się tym zajmował, to też sugeruję ci w taki sam sposób podejść do tego tematu. I to jest dosyć ciekawy temat, bo od czasu do czasu może się pojawić mobek frakcyjny. W tym przypadku to jest Dread Guristas, bo w zasadzie wszystkie NPC będą miały w nazwie Guristas, ale Dread Guristas to jest NPC, który po zestrzeleniu może mieć w sobie jakąś ciekawą zdobycz. Warto go sprawdzić, warto zweryfikować ten wrak. No i proszę, w tym przypadku mam jakieś tam frakcyjne moduły. No nie są to zbyt drogie rzeczy, ale zawsze coś warto podnieść. Jeżeli chodzi o Guristasy, to będzie Dread Guristas. Jeżeli chodzi o Sansze, to może być na przykład True Sansza. Każda frakcja ma właśnie takiego oficera, którego można sobie zestrzelić. No i zweryfikować trzeba jego cargo, bo tam naprawdę może być niejednokrotnie nawet kilkadziesiąt milionów do podniesienia. Wyjątkowe szczęście. Druga anomalia i znowu Dread Guristas. No, tym razem nic szczególnego, ale zawsze możemy to podnieść. Idziemy dalej.
No właśnie. No i w tym momencie zrobiliśmy wszystkie anomalie w danym systemie. Jak teraz znaleźć inne anomalie w innych systemach? Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest The Agency. Następnie klikamy sobie Exploration. Później mamy Combat Anomalies. I tutaj mamy posegregowane według jumpów systemy. Jeżeli sobie klikniemy na dany system, to mamy od razu informację o tym, jakie anomalie występują w danym systemie. Tutaj mamy dwa refuge, tutaj mamy Forsaken, ale tym nie jesteśmy zainteresowani. To, co jest ważne, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że wszystkie systemy, które znajdują się dalej niż jeden system, no to nie będą nam pokazywały informacji na temat nazw danej anomalii. To jest pierwszy sposób. Drugim sposobem jest skorzystanie z Opportunity. Czyli tutaj w pierwszej zakładce mamy również właśnie informacje na temat anomalii. No i właśnie, to jest to, na co czekałem, czyli eskalacja. Każdy site, taki podstawowy anomalia, o której mówiłem wcześniej, czyli wracając do strony Hideaway, Refuge albo Den, bo te konkretnie możemy znaleźć w Fajseku, po zestrzeleniu ostatniego NPC może nam wygenerować eskalację, czyli konkretny site, na który mogę polecieć i zarobić za nie pieniądze. Ta informacja znajduje się też właśnie w Opportunity. W tym konkretnym przypadku dostałem site w Lowseku i musiałbym polecieć tu właśnie już do tego niebezpiecznego miejsca, do niebezpiecznego systemu, ale też często zdarzają się eskalacje w Highseku, gdzie po prostu tutaj możemy sobie polecieć i bezpiecznie wykonać tę misję. Ta misja jest już nieco bardziej zaawansowana, różni się ona nieco od anomalii, którą w tej chwili wykonuję, ale to nie jest jakiś tam duży problem. Wystarczy sobie sprawdzić dokładnie. W tym przypadku mówiliśmy o skaucie, więc ona jest dostępna nieco niżej. Tutaj, Guristas Scout Output. Możemy sobie to kliknąć i mamy konkretne dane na temat tego, co trzeba zestrzelić i jakie sytuacje trzeba przejść. I na samym końcu jest też informacja o tym, co my jesteśmy w stanie tam wydrobić. Tutaj możemy zarobić, bo według tej informacji, nawet 250 milionów. Ja wiem, że więcej, bo jeżeli by nam wypadło to konkretnie, czy ten moduł, to to już będzie całkiem ciekawy pieniądz. Do zrobienia eskalacji ja wybrałem MOE, bo jak wcześniej było widać, strzelam z działu, więc MOA dla mnie jest następnym naturalnym krokiem, jeżeli chodzi o rozwój mojej postaci. Jest to już okręt, który strzela ze średnich dział i w tym przypadku musiałem zafitować no nieco więcej tanka, bo sama eskalacja jest, tak jak wspomniałem wcześniej, nieco trudniejsza niż anomalia. Tam już będzie nieco więcej NPC, co zresztą za chwilę pokażę, ale cała reszta idzie w damage. Tutaj jeszcze mogą zafitować sobie drony, ale na ostatniej misji mnie zestrzelono, więc to już pomijam. Ten statek już jest nieco droższy, ale on się szybko zwraca, więc to, myślę, nie powinno być problemem. To, co jest ważne, to to, że ty, jeżeli będziesz latał deską, czy też destroyerem, fregatą na rakietach, to dobrze będzie wybrać po prostu odpowiednik już średniej wielkości na rakietach. Jeżeli to będzie statek, który strzela z laserów, no to wiadomo, że wtedy będziesz wybierał krążownika z laserami. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, to typy obrażeń, które będziemy musieli przyjąć na samym sajcie. Ja cały czas walczę z Guristasami, więc one najwięcej obrażeń zadają właśnie na kinetiku. Tutaj przedstawiam prostą grafikę, którą też załączę w opisie do materiału. I Guristas w większości zadaje właśnie kinetik i trochę thermal. To, na co oni są podatni, to też jest właśnie obrażenie kinetyczne, na co też, myślę, warto zwrócić uwagę i sugerować się tą informacją. Ta grafika przedstawia też właśnie inne frakcje, to w momencie, kiedy chciałbyś wykonywać jakieś inne sajty, jakieś inne misje, bądź wyskanujesz jakieś konkretne combat sajty, na których właśnie będziesz miał któryś z tych
NPC. Ja już w tym momencie doleciałem do systemu z moją eskalacją. Informacja też znowu istotna. Sama eskalacja jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla mnie. Tylko ja ją widzę. Więc w chwili, kiedy ja się w tej chwili na nią warpię, no to jedyna opcja to jest wyskanowanie mnie, kombat probami, żeby mi zabrać tego sajta, żeby próbować mi w jakikolwiek sposób przeszkodzić. To jest dalej highsec, więc tutaj jakby nikt nie jest w stanie mi zestrzelić, dlatego też sugerowałbym wybierać właśnie te eskalacje z highseca. Z lowseca też można, ale to wiadomo, znowu wiąże się z jakimś ryzykiem, może przy wykorzystaniu skanera kierunkowego to ryzyko można byłoby zmniejszyć. No ale to już zostawiam w twojej gestii. Sam site składa się z drabinki, przez którą trzeba przelecieć, a następnie pocket numer 1 z niewielką ilością NPC. No i w tym momencie zajmę się zestrzeliwaniem tego całego towarzystwa. Chwilę mi to zajmie. Wrak tego oficera warto też później sprawdzić, bo jest jakaś minimalna szansa, że wypadną tam jakieś frakcyjne przedmioty, ale to za chwilę. No, tu w tym konkretnym przypadku mamy tylko puszkę, ale to zawsze 600 tysięcy. Dobre i to. Idziemy dalej. Tutaj nawet nie trzeba zestrzeliwać wszystkich NPC. Wystarczy zestrzelić teleskop, który mieści się w centralnej części samego sajta. No ja niestety na tej postaci nie mam na tyle dużo zasięgu ani wytrzymałości, więc muszę pozbyć się jakiejś tam części tych NPC. Postaram się to szybko ogarnąć. No i to jest główny cel naszej podróży. Po zestrzeleniu tego teleskopu będziemy mieć cargo do sprawdzenia. I w tym kontenerze właśnie może być jakiś ciekawy loot dla nas. Zobaczymy, co tym razem wypadnie. Tym razem repka za 17 milionów. Może być zawsze coś. Na koniec pozwolę sobie podsumować cały materiał. Podzielę go na trzy sytuacje. Pierwsza to są anomalie, czyli refuge i hideaway, które są dostępne w każdym systemie, do którego trafisz. Te można robić przy pomocy fregaty bądź destroyera. To jest praktycznie już po kilku dniach gry. Tutaj ważna jest efektywność, czyli ilość damage'u, który jesteś w stanie zadać. Ważne, żeby to robić jak najszybciej, bo istotna jest skala. Ta skala może doprowadzić się do dwóch sytuacji. Pierwsza to jest frakcyjny mobek, który się pojawia. W moim przypadku to był Dread Guristas i on jest w stanie wydropić jakiś blueprint na jakiś frakcyjny moduł bądź na jakiś implant, albo czasami moduł, który jesteśmy w stanie sprzedać nawet za kilkadziesiąt czy kilkaset milionów. Druga sytuacja to jest eskalacja, czyli po zestrzeleniu ostatniego NPC na danej anomalii pojawia się duży komunikat na środku ekranu z informacją, że właśnie otrzymaliśmy eskalację. Te eskalacje pojawiają się po lewej stronie ekranu z konkretną destynacją, z konkretnym systemem, do którego trzeba dolecieć. To, czego nie powiedziałem, to to, że eskalacje mają termin ważności. Po pojawieniu się takiej sytuacji mamy 24 godziny na wykonanie tej misji. Jeżeli tego nie zrobimy, to przepada. Same eskalacje mogą się pojawić zarówno w lowseku, jak i w highseku. Te w highseku możesz robić bez większego problemu krążownikiem, w lowseku również, ale tutaj już musisz się liczyć z ryzykiem, że utracisz statek, bo jakiś gracz będzie w stanie cię po prostu zestrzelić. Krążownik, który będzie służył do robienia samych eskalacji, to też nie jest jakaś duża filozofia. Ja
zrobiłem fit podstawowy na modułach T1. Moja postać ma tylko 6 milionów skill pointów, więc za dużo nie jestem w stanie zafitować. Istotne jest to, by zafitować odpowiedni typ rezystancji, który uodporni nas na obrażenia danej frakcji NPC. Ja pokazałem tutaj grafikę, którą dołączę oczywiście do materiału. Dla mnie górista to był Kinetic, dlatego wykorzystuję tę aktywną reskę. Fit na inne statki, na inne frakcje znajdziesz w fitach community. I to, co jest myślę jeszcze dosyć istotne, to to, że jak robisz anomalię, to zgromadź sobie trochę więcej tych eskalacji i później dopiero przesiądź się w krążownik i zacznij je po kolei wszystkie robić. I zostaje ostatnia, trzecia sytuacja, trzecia kategoria, czyli combat sighty. To są te sygnatury, które skanuje się standardowo fregatą, ale no, fregatą nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przynajmniej nie tą T1-kową. Tutaj warto sobie przygotować krążownik, który będzie miał konkretny zestaw odporności na dane NPC, z którym zamierzasz się bić, plus dodatkowo zafitować sobie jakiś skaner, który umożliwi ci skanowanie właśnie tych combat site'ów i możesz to robić zarówno w highsecu, jak i w lowsecu. To już jest content nieco bardziej zaawansowany, ale robi się go dokładnie tak samo, bo faktycznie finalnie możemy wyskanować te same site'y, które pojawiają się z eskalacji. To są dwie kategorie site'ów. Pierwsze to są te nierejtowane, czyli tutaj mamy konkretne nazwy, część pojawia się w lowsecu, część pojawia się w highsecu. Te nullsecowe, one są na razie poza zasięgiem dla konta alfa, skupiamy się tylko i wyłącznie na tych highsecowych. Jeżeli już znajdziesz jakiś site, to sprawdź jego nazwę i po wklikaniu się w link na tej stronie jesteś w stanie dokładnie zweryfikować, co trzeba tam zrobić, jakie NPC trzeba zestrzelić i co faktycznie jesteśmy w stanie zarobić. Ważne jest też to, że taki site po ukończeniu również może wyeskalować do konkretnego etapu, konkretnej sytuacji i tam już będzie nieco trudniej. Tutaj też trzeba będzie zweryfikować, i czy jesteśmy w stanie to zrobić danym krążownikiem. Są jeszcze te sajty ratingowane, czyli mówimy tutaj o kategorii od 1 do 10. My robiliśmy 4, ale równie dobrze w highsecu możemy napotkać 3, 2, ale również i 5. Różnica pomiędzy tymi, które się pojawiają z eskalacji, a tymi, które jesteśmy w stanie wyskanować, to taka, że eskalacje są tylko dla nas, a te, które skanujemy, tam może pojawić się konkurencja. Może się pojawić ktoś, kto również w tym samym momencie to wyskanuje i będzie próbował nas wyprzedzić na tym sajcie, co może być frustrujące, bo czasami liczy się jeden ostatni strzał i ktoś zgarnia łup za nas. To wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Ja bardzo dziękuję za uwagę i życzę spokojnego latania. Do usłyszenia, cześć!